Zamiast się spieszyć, możesz spokojnie wypić filiżankę ulubionej herbaty. Usługa Deposit Anywhere w naszej Credit Union pozwala na wpłatę czeków przez smartfon. Zaloguj się do Mobile Banking, zrób zdjęcie czeku i wyślij. Elektronicznie wysłany czek wpłynie szybko i bezpiecznie na Twoje konto. Deposit Anywhere to wygodne wpłaty czeków przez telefon z każdego miejsca i o każdej porze. Więcej informacji na stronie internetowej naszej Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawel Villa oferuje doskonałą, profesjonalną opiekę oraz pielęgnuje polskie tradycje. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę, łącznie z domową, polsko-kanadyjską kuchnią. Pokoje różnej wielkości, całodobowa opieka pielęgniarska, wizyty lekarzy, zajęcia rekreacyjne, język polski i angielski. Jesień życia to nie znaczy samotność. Może być naprawdę długa, pogodna i szczęśliwa. Dom seniora Wawel Villa, Mississauga. Polska Credit Union przedstawia swoją najnowszą ofertę – kredyty dla rolników. Jeśli planujesz rozwój i unowocześnienie swojego gospodarstwa rolnego, zakup nowych maszyn, zwierząt lub innych rzeczy, to skontaktuj się z nami. Po szczegółowe informacje zadzwoń na podany numer albo odwiedź naszą stronę internetową. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy wiesz, co się stanie z Twoim depozytem w przypadku niezamknięcia transakcji? Sytuacja nie jest jednoznaczna. Jeśli chcesz uniknąć rozczarowań, skontaktuj się z nami. Zapraszam na najnowsze wiadomości ze świata kultury, przygotowane i prezentowane przez Krzysztofa Jasińskiego, czasowo przebywającego w Polsce. Witam wszystkich bardzo serdecznie. I znów muszę rozpocząć nasze spotkanie od podzielenia się z Państwem smutną wiadomością. W wieku 94 lat zmarła znakomita aktorka i wspaniały człowiek Wiesława Mazurkiewicz. Urodzona w 1926 roku w Łodzi aktorka, absolwentka tamtejszej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, od lat związana była z teatrami w całej Polsce, szczególnie z Teatrem Powszechnym w Warszawie, gdzie pracowała do 2007 roku, współpracując m.in. z Zygmuntem Hibnerem, tworząc wiele niezapomnianych ról. Ostatnio publiczność mogła podziwiać ją w Grubych Rybach Michała Bałuckiego i Pocztówkach z Europy Michaela McKeevera w Teatrze Polonia. Wiesława Mazurkiewicz była głównie aktorką teatralną, choć grała również w wielu filmach, m.in. w Przesłuchaniu Ryszarda Bugajskiego, Potopie Jerzego Hoffmana, Hydrozagadce Andrzeja Kondratiuka, Faraonie Jerzego Kawalerowicza i Rewizji osobistej Andrzeja Kostenki. Jej głos był dobrze znany fanom filmowej wersji o Harrym Potterze. W 2016 roku aktorka odznaczona została srebrnym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Miała 94 lata. A co by było, gdyby pewnego dnia z Twojego konta zginęły wszystkie pieniądze, a życie wymknęło się zupełnie spod kontroli? O tym i nie tylko o tym opowiada znakomity spektakl warszawskiego teatru Ateneum. Castalvista to komedia absurdu i przewrotny, pełen czarnego humoru traktat o współczesnym świecie, pozornej sprawiedliwości, równości i wolności w dobie powszechnej globalizacji. Jacek Kraft to agent nieruchomości, który z powodzeniem prowadzi zawodową działalność. Pewnego dnia przychodzi do banku, aby wpłacić pieniądze. Nieoczekiwanie pojawiają się kłopoty z realizacją transakcji, a z pozoru błaha sprawa urasta do poważnego problemu. Jacek przestaje być panem własnych pieniędzy i życia. Zaczyna się ryzykowna gra. Gra, w której uczestniczą znakomici wykonawcy. Krzysztof Tyniec, Artur Barciś, Marzena Trybała, Maria Ciunelis i Elżbieta Kępińska. Spektakl dostępny jest na stronie WOT Teatru Ateneum. Wiemy już, jaki film otworzy 74. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes i jednocześnie powalczy o Złotą Palmę w konkursie głównym.
Będzie nim pierwszy nieanglojęzyczny film Leo Kraxa zatytułowany Annette. Francuski twórca do swojej najnowszej produkcji zaangażował gwiazdy światowego kina. Zdobywczyni Oscara Marion Cotillard oraz nominowanego do Oscara Adama Drivera. Annette to rozgrywająca się współcześnie w Los Angeles historia zjadliwego komika Henry'ego i Anne, śpiewaczki operowej o międzynarodowej sławie, którzy w świetle reflektorów stanowią idealną, szczęśliwą parę. Narodziny ich pierwszego dziecka Annette, tajemniczej dziewczynki o wyjątkowym przeznaczeniu, odmienia ich życie. Film Kraxa będzie w całości opowiedziany piosenkami amerykańskiego zespołu Sparks, a sami twórcy określają film mianem rock opery. Jak powiedział dyrektor festiwalu w Cannes, Pierre Lescure, twórczość Kraxa jest uosobieniem tego, czym jest kino, a jego najnowszy film Annette to prawdziwy prezent, którego wyczekiwali wszyscy miłośnicy kina, muzyki i kultury. I tym filmowo-muzycznym prezentem kończę dzisiejsze spotkanie z Państwem i zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.